Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zlikwidować technika i zawodówki. Szkoła branżowa pierwszego i drugiego stopnia, zawodowa matura i wyższa szkoła zawodowa. Tak od 2017-2018 roku będzie wyglądało szkolenie fachowców. Co myślą o tym jeleniogórzanie? Zapraszam na Głos Ulicy. Sama kończyłam technikum i wiem, że są potrzebne. Jak ważna jest dobra specjalizacja pod tym kątem właśnie, żeby znaleźć dobrą pracę? No, trzeba pomyśleć i wybrać sobie taki kierunek, który jest najbardziej opłacalny. Czyli plany rządu o rozbudowaniu tego, można powiedzieć, branżowego nauczania, to dobry pomysł, twoim zdaniem? Dobry pomysł. Według mnie takie przekształcenie to nie ma sensu, bo to, co jest, już się przyjęło i jest bardzo dobre. Więc nie rozumiem, po co to w ogóle jakieś tam modzenie, nie wiem, o co chodzi. Już to kilka lat działa, ten właśnie te technikum i to liceum, te zawodówki też. I dla mnie też to nie ma sensu, te wszystkie likwidacje takie. Czyli to, co jest, sprawdza się. Tak jest. Szkolnictwo zawodowe jako takie rzeczywiście by się przydało, żeby do tego wszystkiego wrócić, bo znam na przykład przykłady z Wielkopolski, skąd jesteśmy, gdzie nawet w szkole gastronomicznej uruchamia się klasę ślusarzy po to, żeby złapać uczniów. A na przykład u nas w miejscowości w Pile jest jeszcze oprócz tego Centrum Edukacji Zawodowej, czy też szkoły zawodowe. Ale istnieje również zagrożenie, że to się nie sprawdzi, tak jak na przykład te licea profilowane, prawda? Bo to mniej więcej na tym to będzie polegać. No tak, no, przykłady liceów profilowanych są akurat takie, że mieliśmy do czynienia i z liceum dla drukarzy, dla policjantów, dla kogo jeszcze było? Strażaków, dla pielęgniarek. Nie wiem, czy coś z tego wyszło. Widzi pan tutaj pewnego rodzaju zagrożenia, że jeżeli mówimy zwłaszcza o tej szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia, to młodzież, a nawet dzieci wcześniej będą musiały podejmować decyzje, czy to oni, czy ich rodzice, żeby przystąpić i uczyć się pod jakiś tam zawód. No tak, no ale jeżeli będzie to wszystko po prostu pod jakąś tą kontrolą, jak to wszystko wyjdzie po prostu, no to czas po prostu pokaże. No, no nie jesteśmy w stanie określić, jak to wyjdzie, tak? Ale sam pomysł rozbudowy... Sam pomysł jest bardzo dobry, uważam, że jest to coś nowego, może to jakoś wpłynie na młodych ludzi, że po prostu zachęci wręcz do pewnych działań. Wydaje mi się, że tak, bo po zawodówce wydaje mi się, że człowiek jest bardziej przystosowany do zawodu niż po jakimś liceum czy technikum. Sam ukończyłem technikum, wydaje mi się, że ci po zawodówce są lepiej, od razu mogą iść do roboty, a nie tak jak ja, jak poszedłem na staż, to musiałem się to naprawdę uczyć na nowo wszystkiego. Mieszkańcy mają mieszane uczucia, jak to zwykle bywa w przypadku pomysłów rządzących.